Wiele osób pyta o niski plon lub częste pytanie, które jest w internecie: że na przykład cukinia lub podobne, lub patisony mają kwiaty, ale tylko męskie, więc nie owocują. Ale one odpadają i plonów nie ma. Tak to już jest, że najpierw te, te uprawy mają owoce męskie, nieraz jest ich dość dużo, a żeńskich brak. Co wówczas robimy? Po prostu ręcznie je usuwamy. Musimy je oberwać, pozostawiając po jednym lub dwóch kwiatkach. Ona, chcąc zachować gatunek, natychmiast zaczyna puszczać żeńskie i owoców będzie sporo. U mnie zawsze jest tylko kilka sztuk w ogrodzie sześć, osiem, a jednocześnie sąsiedzi i znajomi wywożą owoce taczkami, dlatego że jest ich naprawdę bardzo dużo. Po prostu ona zaczyna od męskich trzeba je pousumać i zmusić do tego żeby wytwarzała jak najwięcej owoców żeńskich.